Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Dzisiaj Was zapraszam na kolejny haul peksowy z vlogmasem połączony, a będą dzisiaj tylko takie małe elementy świątecznego nastroju. Zapraszam Was na relacje z mojej zimowej aury w ogrodzie oraz pokażę Wam kilka i opowiem Wam o kilku propozycjach na prezenty. To na początek, a potem przejdziemy do zakupów, bo są super, mam rzeczy przepiękne, rzeczy vintage. No i w ogóle takie perełki jakościowo-modowe, więc zapraszam już na ciąg dalszy. I oczywiście na początek bardzo Was proszę o subskrybowanie kanału. To jest bardzo ważne dla rozszerzania zasięgów i dlatego, żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać. I oczywiście polubcie koniecznie filmik, jeżeli Wam się podoba. Wiem, kochani, że wszędzie jest to samo teraz, ale zobaczcie, to jest niesamowite, aż wszystko całkowicie przysypane. Tam mam kompost. Musiałam iść w takim głębokim śniegu. Trochę ciężko z tym kolanem, ale uważam na to. I zobaczcie, normalnie totalny odlot tu jest. Totalny zimowy odlot. Tu mam z 30-40 cm śniegu. Droga zasypana, dzisiaj się ledwo odkopaliśmy, ale udało się wyjechać do sąsiada, bo tam mają łatwiejszy wyjazd i tam zostawię już auto na jakiś czas. Ale po prostu, kochani, no wow, drewno trzeba było na taras przynieść, bo nie sposób tak brnąć w śniegu. No i o, moja kosa drzewina poległa. Także mam nadzieję, że te krzewy przeżyją ten ciężki śnieg. Jak widzieliście, jest niesamowita aura na zewnątrz. Teraz już się robi ciemno, bo kręciłam to trochę wcześniej. Udało się odkopać auto, dzięki Bogu, bo byłam uziemiona. No i bałam się, że nie mogę dojechać do pracy, będę musiała jakąś taksówkę wzywać, co tutaj jest z granicy z cudem. Także przechodzimy już do... Słuchajcie, taki poradnik, prezentownik, to może jest trochę za duże powiedziane, ale chciałam Wam dać kilka moich takich przemyśleń a propos prezentów, bo ja zawsze robię prezenty bardzo spersonalizowane. Przepraszam Was, trochę mam dzisiaj słowotok. Lubię się zastanawiać nad tym, co kto lubi i tak trochę pod gust danej osoby. No wiadomo, to jest chyba oczywiste, że staramy się sprawić komuś przyjemność, czyli coś, co dana osoba lubi. No więc tutaj nie będę Wam dawać rad a propos osób, które znacie Wy, ale jeżeli nie jesteście pewni, co kupić, to moim zdaniem takie personalne, osobiste prezenty są lepsze niż takie typowo praktyczne. Oczywiście, jeżeli wiecie, że komuś coś jest potrzebne, no to to jest taka, taka najważniejsza rzecz. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy do wyboru dać komuś mikser albo dać komuś coś, co naprawdę będzie takim odświętnym poczuciem, na przykład jakąś piękną biżuterię, czy perfumy, czy coś, co wiemy, że dana osoba lubi, czy książkę ukochaną, taką wymarzoną, no to ja zawsze jestem za tym jednak takim bardziej osobistym, bardziej odświętnym prezentem, bo wiecie, mikser zawsze można sobie kupić na raty, tam po 20 zł. Oczywiście wiadomo, że czasem jest tak, że wiemy, że ktoś sobie wymarzył jakąś maszynę, czy jakąś suszarkę, czy coś takiego superowego, co już po prostu wiemy, że jest zamówienie, albo że ta osoba naprawdę to chce, to co innego. Ale mimo wszystko ja się zawsze staram oprócz takiego prezentu dać też coś osobistego, choćby nawet takiego małego, choćby tego misia, które robię na przykład, albo jakiś mikro inny prezent, który, czy kubeczek, czy coś, co skarpetki świąteczne, coś, co wiem, że sprawi radość, a będzie takim mikro dodatkiem, który już trochę od neutralni ten prezent, taki praktyczny. No, także też daję takie praktyczne prezenty czasem, ale właśnie staram się dołożyć coś osobistego, coś takiego, co da chociaż taką iskierkę takiej spontanicznej radości, niespodziankę. Przykładowo, kubek. Pokażę Wam tam przebitkę z kubeczkiem, który sobie kupiłam na Mikołaja, bo już dawno sobie nie kupowałam świątecznego kubka, ale miałam taką wielką ochotę, żeby mieć coś takiego wyjątkowego do picia kawki i herbaty w święta. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo świąteczny klimacik być musi. Już dawno sobie nie kupowałam kubka świątecznego. No i dzisiaj kupiłam sobie
w Rossmanie taki kubek, właściwie szklankę. Bardzo mi się spodobało, w środku jest jakby odwrócona choinka z gwiazdą. I to jest termiczne, że trochę trzyma ciepło, bo ma jakby te dwie warstwy. Tu jest taki troszkę zielonkawy kolor. Taka zielona choinka w szklance. Stwierdziłam, że to jest bardzo praktyczne, o ile tego nie zbije, to może być na długo. I jest bardzo ładne, takie uniwersalne, w ogóle neutralne, pasuje do każdego rodzaju wystroju. I do tego mojego tutaj takiego trochę vintage orientalnego i do nowoczesnego by też super wyglądało. Chciałam się pochwalić. Wygląda tak, opakowanie wygląda w ten sposób. Całkiem fajnie to wygląda. Może żałuję nawet, że dwóch nie kupiłam, bo fajny gadżet to jest. Mam nadzieję, że kubeczek się Wam podobał. Drugim takim w tym roku prezentem, który będzie chyba moim takim ulubionym, to jest biżuteria. Często zdarzało się, że perfumy dawałam, wiedząc, jakie kto ma preferencje zapachowe oczywiście, bo to ciężko trafić. A w tym roku właśnie postawiłam, słuchajcie, na biżuterię, bo jesteśmy w tym sklepie i mamy dużo styczności z biżuterią. No i najbardziej mi się w tym roku podoba ta biżuteria z minerałów i sprawiła mi przyjaciółka prezent, która też robi do nas do sklepu biżuterię. Zresztą te bransoletki, słuchajcie, są hitem, bo już kilka osób kupiło i są zachwycone. To są te bransoletki, pokażę Wam tu z bliska, albo jak się nie uda fajnie pokazać, to zobaczycie zdjęcia. Ta bransoletka akurat jest z labradorytem i na srebrnej pozłacanej zawieszce, więc jest naprawdę mega. Natomiast tutaj to są czy piryt, czy w każdym razie to jest bransoletka z labradorytem, są też takie ametyst, z ametystem, no i pierścionek, który sprawił mi Wiktor w tym roku na Mikołaja. Możecie u nas oczywiście tą biżuterię sobie też zamówić, aczkolwiek teraz już raczej będzie za późno. To, co mamy w sklepie, zobaczycie w live, czyli dla Was już wczoraj to będzie. Także no przepiękne są te rzeczy. I ja sama mam nadzieję dostać taki naszyjnik w tym roku, także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Przepięknie się to mieni i w ogóle teraz tego typu taka minimalistyczna, ale luksusowa biżuteria jest bardzo modna, więc super. Pasuje też do mojego tego pierścionka z Yes, więc wow, w ogóle superowo. Kochani, no i oprócz biżuterii, oczywiście książki, jeżeli jesteście wielbicielami czytania, no to książki, czy płyta z przepiękną muzyką, to jest zawsze, zawsze trafiony prezent moim zdaniem, wiedząc oczywiście, co dana osoba też słucha i lubi. To jest jakby, nie trzeba tego wspominać, prawda? Następnym świetnym prezentem są moim zdaniem akcesoria, właśnie takie typu rękawiczki, skarpetki, szaliki. Może to brzmi banalnie, ale to są takie rzeczy, które moim zdaniem zawsze, zawsze się przydają, zawsze mogą się sprawdzić właśnie w zimie. Pokażę Wam dzisiaj szaliczki, które mam tutaj, które możecie sobie oczywiście od nas zakupić, z wyjątkiem jednego, który sobie zostawiam. Udało mi się kupić szalik do tych rękawiczek, co Wam ostatnio kupowałam, zobaczcie tam przebitkę zdjęciową. Identyczny szalik, który ma w sobie duży procent wiskozy, kremowy, ze złotą nitką do tego futerka kremowego. Także zaraz zobaczycie te szaliczki, tak, myślę, że takie właśnie szaliczki w kolorystyce, która danej osobie pasuje, w stylu, który ktoś lubi, czy to jest minimalistyczny, czy barokowy, czy właśnie taki boho, to jest też super prezent, także zawsze to polecam. No i oczywiście piękne ciuszki, jeżeli znacie rozmiarówkę i preferencje danej osoby, to też jest zawsze fajny pomysł. Z ciuchami dla osób trochę już dalszych to bym uważała, bo można nie trafić i no i wtedy przykro, że danej osobie coś nie przyda. A przechodzimy w takim razie, kochani, już do od prezentów do second-handowych łupów. No i pierwszym łupem jest kolejna piękna torebka. Zawsze jest dużo chętnych na te torebki i niestety, ale no wiadomo, to są pojedyncze sztuki, które ja znajduję, tych jakościowych torebek. I o torebka Radli się natychmiast oczywiście sprzedała.
bo naprawdę była przepiękna i się nie dziwię, no i zawsze jest jakiś niedosyt, no bo tylko jedna pierwsza osoba zdoła tą torebkę kupić. No a mam tutaj torebeczkę, moi drodzy, tym razem Jasper Conran, więc to jest chyba też jakaś skandynawska firma, ale dobra marka. No i zaraz Wam pokażę, jaka śliczna jest ta torebka. Pokażę Wam z bliska. Ona jest taka lekko kuferkowa, trochę jak torba doktorska, tylko w miniaturze. Ma takie tutaj metalowe okucia. Bardzo porządne ma te metale w ogóle. I nawet tutaj ma takie okucia jakby trochę tak cięte jak brylantowe. Również zawieszka jest taka cięta brylantowo i tutaj jest logo też Jasper Conran. I to jest wszystko. Oczywiście, że skóra naturalna. Prześliczna torebka. Ma tutaj takie detale jeszcze pod spodem. To jest torebka taka do ręki, ale jest naprawdę mega. Można zawiesić na ramieniu. Jak ktoś ma niezbyt oversize'owe płaszcze, to można nawet wsadzić na ramię. Można sobie doczepić też tutaj pasek. Jak macie uniwersalny pasek, czy to metalowy, czy na przykład czarny, to dopinany, to możecie sobie tutaj dopiąć, bo jak najbardziej ona się tu zmieści. Czyli słuchajcie, piękna w środku, pokażę Wam od razu, bo wsadziłam tam sweter, ale nie szkodzi. Czarna, bardzo ładna podszewka, w bardzo dobrym stanie i takie przegródki niezapinane na zamek są w środku. Jedna jest taka płaska na kosmetyki, druga jest taka malutka na przykład na szminkę, ale jest bardzo pojemna, może się uda Wam pokazać. Wyjmę ten sweter, zobaczcie, bardzo pojemna torebka, naprawdę praktyczna, jak chodzi o pojemność, jest metka w środku, jest wszystko. Naprawdę śliczna torebeczka, też może być prezentem dla kogoś albo dla siebie na święta. Ja na przykład sobie często sprawiam prezenty na święta. No, słuchajcie, kupiłam sobie na przykład drugi pierścionek taki z półksiężycem z tego kompletu i fajnie wyglądają dwa, a dzisiaj mam jeden, żeby pokazać Wam pojedynczo. Tak, no więc taka torebusia będzie dostępna, naprawdę jest super i spokojnie jeszcze możecie zamawiać, bo do świąt bezproblemowo dojdzie. Śliczna torba, naprawdę. Bardzo mi się podoba. W idealnym stanie skóra. Bardzo ładna skóra. Zresztą jeszcze raz to zbliżę tutaj. Także pa-bam! Torebka jest świetna, bardzo dobrej marki ze skóry. Także kolejna moja torebka, bo ja jestem wielbicielką, jak wiecie, torebek. Kolejne akcesoria. Kupiłam przepiękne buty kremowe marki Bali, więc super marka, zobaczcie. Męskie, są dobre dla Wiktora i no zobaczcie sami, są nowe. To są takie klasyczne mokasyny w kolorze takim kremowo-białym, naturalna biel. No są po prostu idealne, są całe ze skórki, pięknie zrobione. Zresztą no zobaczcie, też to było w ogóle niechodzone. Oczywiście białe mokasyny to jest coś takiego, co można użyć może w Saint-Tropez albo w jakichś innych kurortach luksusowych, ale do na przykład na gołą stopę się nosi, Włosi tak noszą, do spodni z lnu i do fajnej lnianej koszuli, no to będzie wyglądało bardzo elegancko, super by wyglądało też w teledysku, więc może. W każdym razie bardzo jestem zadowolona i te buciki kosztowały tylko 15 zł, więc super. Słuchajcie, akcesoria, no i teraz te szaliki, o których mówiłam. Bardzo dobre składy, mam komin czerwony, taki malinowy bardziej, zobaczcie. Taka malina, super wzór, naprawdę fajna rzecz i nawet zastanawiałam się, czy sobie zostawić, pokażę Wam się w nim. Ma fajny skład. Można go zarzucić na głowę, no bo wiadomo, jak to komin, można sobie zrobić z niego czapkę i szalik jednocześnie, prawda? Także zastanowię się jeszcze, ale chyba raczej on będzie do sprzedania. No jeszcze zobaczymy. Bo ja mam z futra fajny komin. Artigiano, więc też bardzo fajna marka. Słuchajcie, i skład. 35% wiskoza, 28% wełna, lambswool, czyli wełna właśnie, 8% angora, 7% kaszmir. Reszta 20% to jest nylon. Ale, no patrzcie, no przepiękna rzecz. Wełna, kaszmir, angora, idealny skład, takie ma bąbelki. No byłaby fajna rzecz dla kogoś właśnie jako dodatek na przykład do prezentu. Albo jako prezent, jak jest, nie jest to Waszym zwyczajem kupować jakieś drogie prezenty. Śliczny kolor, bardzo dobry skład, mięciutki jest i ładnie pachnie. Kolejny szalik i też będzie on do sprzedania i też fajny skład, 55% wełna,
50%, reszta jest poliakry, ale aż w 55% wełna, więc jak na przykład na sieciówkowe rzeczy, no to jest bardzo dobry skład. I to jest taki ażurowy szalik w beżowym kolorze, bardzo milutki, idealny, jak nowy, zobaczcie. Metka jest, wszystko jest. Fajny szal, pokażę się Wam w nim. Milusi, fajny kolor, ładny odcień beżu. Byłby super dla osoby, która lubi takie neutralne barwy, skandynawski styl, można się zamotać tym szalem fajnie i... No i piękny jest, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Naprawdę jest jak nówka, ten szalik akurat. Mega mi się podoba, jest prześliczny. Ja nie noszę beżu za bardzo, więc ja sobie go nie zostawiam, ale gdyby to był mój kolor, to pewnie by ze mną został, bo jest śliczny. Kolejny piękny szal w pięknym kolorze świątecznym. Muszę się zastanowić, czy sobie zostawić właśnie ten szalik, czy ten komin. Ten ma inny odcień czerwieni i to jest, słuchajcie, 90% super fine wool i 10% kaszmiru. Wow! Szkocki szal i zobaczcie, jaki śliczny jest ten szal. Nie powiedzielibyście, bo on w ogóle nie jest w dotyku jak wełna, bardziej bawełnę przypomina, może przez dodatek kaszmiru i takie specyficznie jest tkany, ale na pewno jest naturalny, bo to czuć w dotyku. Słuchajcie, 90% wełny, 10% kaszmir. Piękny warkoczowy splot. No to jest coś... Ja zawsze się zachwycam, jak znajduję takie piękne rzeczy. Niektórzy po prostu jakoś nie zwracają uwagi na takie proste rzeczy, a to jest właśnie taka minimalistyczna rzecz w stylu skandynawskim, moim zdaniem. I w ogóle piękny świąteczny kolor. Bardzo, bardzo piękny szal w cudownym składzie. Także jeszcze będę przemyśliwać, czy zostawiać sobie ten szal, czy go dawać do sklepu. Jeden z tych czerwonych prawdopodobnie ze mną zostanie, więc przemyślę to jeszcze. Obydwa są w świetnym składzie, tylko pytanie, który odcień mi się bardziej przyda po prostu. Kolejny fajny szalik, Woolsey, Lambswool, czyli moi drodzy, wełna 100%. Znowu szkocka rzecz, taki szalik w fioletach. Były sweterki u nas w takich odcieniach, więc jeżeli komuś z Was by pasowało, taki trochę w stylu męskim szalik, ale w bardzo ładnych kolorkach, zobaczcie, w taki róż, fiolet, jest tam trochę niebieskiego, żółcieni, ale generalnie bardzo, bardzo ładny kolor, ciekawa kolorystyka szalika i szalik jest w super stanie, 100% wełna, ma metkę i tak dalej. Świetne, naprawdę super rzecz. No i tak dodatków tyle by było, słuchajcie, a teraz przejdę do konkretnych rzeczy. Udało mi się kupić vintage kurtkę Levisa, kupiłam ją, bo jest mega jakość tego jeansu, pokażę Wam. Zobaczcie, jest ona taka z takich węższych, można ją zapiąć i wtedy, właściwie to wygląda jak męska kurtka, bo jest zapinana na męską stronę, ale kto wie, rozmiar jest jakby 36, bo widzicie, ona jest tu wąska, więc raczej na S-kę, XS-kę, bo na XS-kę będzie lekko oversize'owa i będzie to fajnie wyglądać. Na mnie jest taka dopasowana. Oczywiście fajnie by to wyglądało, jakby to wywinąć te rękawy, więc jeżeli macie mały rozmiar i polujecie na fajną kurtkę, nie taką ogromniastą, ale taką na przykład jak macie XS-kę, to będzie lekko oversize'owa. Fajna, fajna kurteczka, podkreślająca figurę raczej. O, ja, no na mnie ta kurtka jest taka bardzo dopasowana, więc pewnie... O, nie jest to taka typowa katana. Ja tu podwinęłam rękawy, bo ja mam dosyć długie ręce, więc myślę, że na XS-kę to będzie właśnie taki idealny styl. Tutaj jest meteczka Levisa. Kurtka w idealnym stanie, naprawdę, w takim klasycznym kolorze jeansu. Uważam, że świetna rzecz. Oczywiście, że to może być coś na wiosnę, ale jeżeli wiecie, że ktoś sobie wymarzył oryginalnego Levisa, no to albo macie właśnie w rodzinie jakąś młodzież, no to może być super prezent też, bo naprawdę kurtka jest przepiękna. Ja nie noszę kurtek jeansowych, nie wiem dlaczego, ale nie jestem specjalną fanką akurat kurtek jeansowych, bo inne rzeczy, tam jeansy czasem lubię nosić, ale jakoś nie przekonują mnie kurtki jeansowe. Nigdy nie wiedziałam dlaczego, słuchajcie. Pokażę Wam teraz następne rzeczy.
prześliczną spódnicę udało mi się kupić, Strasser spódnica. I moi drodzy, to jest moim zdaniem 4DH. Jeżeli tak brzydko to powiem, śliczna spódnica. Już Wam mówię, jaki ma skład, ale jest bardzo piękna, naprawdę jest bardzo wyjątkowa, nadałaby się właśnie fajnie na święta. Wiecie co, to jest taka niemiecka spódnica i ona jest, na moje oko to jest wełna z czymś, ale głowy nie dam, słuchajcie, bo no na pewno nie jest sztuczna, to na 100%. Albo to jest wiskoza z wełną, albo to jest... wygląda to jak wiskoza z wełną albo z bawełną. Naprawdę piękna, zobaczcie, taka marszczona, ma aksamit w sobie, ma taką tutaj taki jakby pas z takimi aksamitnymi oprzeciami. Ona wygląda jak od Diora z kolekcji ta spódnica, bo zobaczcie, jakie ma przepiękne haft. Wygląda trochę jakby miała fartuszek, ale to nie jest fartuszek, to są takie zdobienia, takie pasy ozdobne. Piękna czerń i w ogóle jest taka rozszerzana, no śliczna spódnica, naprawdę. Myślę, że świetnie wyglądałaby to też do bluzki, na przykład na święta. Zobaczcie z bliska, jak to pięknie tu wygląda. I jest w idealnym stanie. I w dodatku ma taką halkę, która tutaj odstaje i trochę tą spódnicę układa, że jest taka szersza u dołu, prawda? O! Spódnica z takimi kontrafałdami jakby, które tworzą zaszewki i kontrafałdy ma. Ślicznie to wygląda, po prostu jest przepiękna ta spódnica. Jestem zachwycona nią. Kochani, następne rzeczy, trzy, to są żakiety. I teraz naprawdę upolowałam przecudowne żakiety. Wow, ten jest z wełną, już Wam mówię konkretny skład. 50% wełny, 50% wiskozy. Jest bardzo ciekawy, świetne kolory. I też będę miała myślenicę, czy ten żakiet zostanie ze mną. Już Wam pokazuję. Przepraszam Was bardzo, ale tu mi się elektryzują znowu włosy. Bardzo ciekawy krój. Jest taki krótki cropped. Teraz są też modne te cropped rzeczy. I będzie świetnie wyglądał na przykład do czarnego. Ma takie wielkie guziki. No, bardzo dobry skład. I zobaczcie, jakie piękne połączenie kolorów. Jakby to dać do biało-czarnych spodni teraz, albo spódnicy, no to wow. No ja nie będę się tutaj Wam pokazywać w spodniach biało-czarnych, chyba że mi się jeszcze zachce, to Wam wstawię przebitkę, bo powiem Wam szczerze, że teraz z tą nogą bardzo źle mi się przebiera i dlatego ograniczam przebieranie się w stylówkach, pokazuję Wam tak na sobie, tylko to, co naprawdę jest niezbędne. Po prostu naprawdę jest to uciążliwe dla mnie, żeby się przebierać z tym kolanem. W każdym razie, żakiet jest piękny i moim zdaniem to jest SKM-ka. Może być spokojnie na M-kę i na większy biust, bo tu widzicie, że ja mam zapas. Ale no śliczny ten żakiet. Zobaczcie, jakie ma te piękne, te z takiej żorżety, te mankiety z tym ostrym różem. Śliczny, naprawdę śliczna rzecz, przepiękna. Do czarnych spodni świetnie by wyglądał, ale na przykład właśnie do takich pepitkowych albo różowych, wow, no to też byłaby mega fajna rzecz. Także bardzo jestem zadowolona i też było to z jakiejś tam przeceny lekkiej. Już jakiś czas te zakupy temu robiłam, więc już teraz nie pamiętam. Kolejny żakiet też jest biało-czarny i to jest Gary Webber, też z świetnym składem. I zobaczcie, tutaj jest taka wełna jakby właśnie trochę filcowana, a tutaj jest normalna taka gruba wełna, trochę w taką jodełkę. I on ma jakby takie wierzchem przeszywany jest. Fajne ma kieszenie, ma fajne guziki. Świetny żakiet, ale to jest chyba M-eczka, już Wam powiem, albo L-ka nawet, bo na mnie jest za duży. Bardziej, no oczywiście, że podam Wam tam wymiary, ale chyba bardziej M-ka, bo na L-ka może być już tutaj w biodrach za mały, ale bardziej M-eczka i naprawdę, słuchajcie, piękny, piękny żakiet. Zobaczcie, jak jest super uszyty, że nawet na mnie na S-ce nie leży źle wcale, nie marszczy się tak jak te tanie żakiety z sieciówek, tylko jest naprawdę świetnie, świetnie zrobiony. Piękna, naprawdę piękna rzecz. Jestem zachwycona po prostu tymi żakietami. Są tak jakościowe. Fajne składy właśnie mają. A mówiłam, nie wiem, czy mówiłam skład tego żakietu akurat. Już Wam czytam. To jest 38, czyli dobrze mówiłam, że to jest M-ka, tak na oko. Sekundkę.
47% wełna, 32% wiskoza. Reszta jest włókna sztuczna. A teraz Wam pokażę żakiet, który jest bardziej na wiosnę, lato. I który będzie mi fajnie pasował. Jest taki lekko w stylu oversize. Niekoniecznie do tych spodni, bo jest trochę wymięty. Bardzo Was przepraszam, ale po prostu nie mam sobie jak wyjąć. Za ciężka jest dla mnie i za nieporęczna z tą nogą deska do prasowania w tym momencie. A jestem w tej chwili sama akurat, bo mój Wiktor jest w Warszawie w tym momencie i nie ma mi kto wyjąć. Także trochę będzie wymięty z jednej strony, będę trzymać. Lekko oversize. W takim pięknym turkusowym kolorze, naprawdę świetny, on jest z wiskozy ten żakiet, 100% wiskoza i chyba sobie go zostawię, poradźcie mi koniecznie, ale może nawet pozbędę się tego wielkiego niebieskiego żakietu, który miałam w lecie, bo ten kolor mi się bardziej podoba i bardziej do mnie pasuje, wydaje mi się. Jest bardzo fajną, ma fakturę, zobaczcie z bliska, taką jakby lnianą. No, tak to wygląda. Sorry za to wymięcie, ale doprowadzę to do porządku później, jak już będę się lepiej czuła. Chciałam Wam pokazać, bo fajnie by pasował do mojej tej sukienki z jedwabiem z H&M-u, bo ma taki kolor, patrzcie, prawie identyczny. Więc myślę, żeby sobie to zatrzymać i właśnie mieć to jako okrycie wierzchnie takie. No, jestem zadowolona bardzo z tego żakietu, ma fajny styl. Kochani, a teraz Wam pokażę futra. No tak, bo ostatnio trafiłam na futra, a dlatego trafiam na futra, że szukam futra, jestem nastawiona. Jedno kupiłam tam w tym sklepie, jak to było, w każdym razie w tym nowym sklepie w Dobczycach, z którego był ostatni filmik, zabieram Was do lumpeksu. I po prostu znowu trafiłam na fajne futro i to będzie do sprzedania futro. A drugie futro, które Wam pokażę, będzie na lekcję kolęd, bo szukam właśnie futer też pod kątem lekcji śpiewania w Krakowie, tych kolęd, bo my się tam tak tradycyjnie ubieramy. No i jakby futra są najcieplejsze, jak się tak długo stoi na scenie. Są vintage, więc pasują też do tych kostiumów. I właśnie też widzieliście, że ja często kupuję rzeczy też właśnie do teatru czy na takie elementy kostiumowe. Pokażę Wam najpierw to futro, które kupiłam jakby do sklepu. Jest bardzo ciekawe, to jest naturalne futro w perfekcyjnym, słuchajcie, stanie, w takim stylu też kurtki takiej oversize. Zaraz Wam pokażę szczegóły, ale zobaczcie, jakie to futro jest przepiękne. Ono ma taki jakby, jest z takich paseczków wiodełkę naszytych. Wyglądały pięknie do jakichś właśnie beżów, do brązów, do jodełki. No, naprawdę stan jest perfekcyjny. Nie wiem, co to jest za futro, ale jest cudowne. Jest po prostu cudowne i bardzo by mi było przykro, gdyby trafiło ono na wysypisko, więc wolę, żeby trafiło do Was. Może robić za sztuczne, także nie, możecie się nie przyznawać, że jest naturalne. To będzie nawet lepsze, bo nie będziemy mieć problemu z tym, że promujemy naturalne futra, a też nie pozwolimy się im zmarnować. Świetne futro, zobaczcie, taka fajna stójka tu jest. Ja muszę sobie włosy schować, bo to mi tutaj zawadza. O, jest stójka, wszystko tu się zapina. O, jest. Jest takie coś. O, można całkowicie sobie postawić tutaj tą stójkę. Jest cieplusieńko, bo jest pod samą szyję, tutaj aż pod brodę. Można sobie to też oczywiście otworzyć. O, i mieć taki kołnierz. I ono ma takie rękawy, nie bardzo, bardzo szerokie, ale to jest futro na mnie jednak o wiele za duże, więc ono ma tutaj dosyć dużą szerokość. Myślę, że to jest spokojnie futro, które będzie na LXL nawet. Rękawy, no naprawdę, zobaczcie z bliska, bo Wam pokażę, bo aż zadziwia mnie to, że tak piękna rzecz z naturalnego futra. I naprawdę ja to jeszcze kupiłam w 20% wyprzedaży. Co prawda, wiecie, futra są drogie dosyć, ale naprawdę w tym sklepie tam futra są niedrogo wyceniane stosunkowo. Zobaczcie, jakie cudowne jest to futro. Po prostu jest idealne. Tutaj
Nie, no naprawdę, to futro jest jak nowe. Jakbyście kupili nowe. No, nie ma się czym chwalić, bo nowe futra to nic dobrego, jak dla mnie, ale jest w perfekcyjnym stanie, bez żadnych wad, także jeżeli szukaliście czegoś takiego, to zachęcam. Nie jest bardzo ciężkie. Jak na futro, to jest takie normalne, nie z tych takich mega ciężkich, bardzo, bardzo ciepłe, naprawdę. No i bardzo eleganckie. Zobaczcie, to jest naprawdę takiej najwyższej klasy płaszczyk. Uj, przewracam się, słuchajcie. Dobra, no tak, to koniec tego. Nie będzie to futro raczej lądować w sklepie, więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, to piszcie tutaj, bo ja do sklepu futer nie zanurzę. I drugie futerko, trochę przyniszczone, z lisa, jest właśnie na lekcję śpiewania. Pokażę Wam od razu, bo naprawdę jest śliczne. Oczywiście ono nie jest w perfekcyjnym stanie. Ma tam gdzieniegdzie trochę włos troszeczkę przytarty, jest takie miejsca są, gdzie ten włosek już nie jest idealny, tu szczególnie z tyłu, jak się siadało. Ale wiecie, to nie jest takie futro do używania codziennego, tylko właśnie na koncerty. Więc tutaj liczy się wygląd tego futra z daleka, jego użytkowność, czyli będzie cieplutkie, nie zmarzniemy przez te 2 godziny na zimnie stojąc. Co prawda mamy jakieś tam nawiewy na scenie, ale nie zmarzniemy. Słuchajcie, zapraszam Was już w niedzielę, bo właśnie Wy to zobaczycie we czwartek, no to 3 dni później w niedzielę na rynku w Krakowie. Za 3 dni jest koncert, prawdopodobnie koło godziny 16 lub 17, nie jestem do końca pewna. A jak będę wiedzieć, to Wam tam potwierdzę, może w live jeszcze, jak się uda. W każdym razie w niedzielę prawdopodobnie nie ukaże się filmik, ale może relacja z koncertu krótka, z naszych właśnie znowu kostiumów jakichś. No. I możecie zobaczyć wtedy, jakie stroje mamy. Ja będę w tamtym białym futrze prawdopodobnie, chyba że jeszcze się wymienimy i ja będę w tym krótkim, a ktoś inny będzie miał tamto dłuższe futro, to kremowe. A to jest też prześliczne, naprawdę bardzo piękny włos, słuchajcie. Jak na takie vintage futro, które udało mi się kupić w całkiem niezłej cenie. Przez to może, że właśnie jest troszeczkę już takie nadgryzione ząbkiem czasu. Ale jak sami widzicie z daleka, wygląda bardzo, bardzo fajnie. I wcale nie jest jakieś, nie trąci myszką, że tak powiem. Kochani, żegnam się z Wami już bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Będzie koniec, w przyszłym tygodniu koniec też vlogmasu, czyli będą jeszcze przedświąteczne przygotowania, dekoracje, pewnie jeszcze jakieś zakupy. No i oczywiście zapraszam Was na przedświąteczne live'y. Będą rzeczy świąteczne, sylwestrowe i nowości, także serdecznie Was już teraz zapraszamy i też bardzo Wam polecam na prezent płyty Basi Stępniak-Wilk, koleżanki z teatru. Basia to jest ta wokalistka od Bombonierki. Bombonierka to jest piosenka, której też bierze udział pan Turnał. Dam Wam tam linki w opisie filmu do piosenek, do płyty świątecznej Basi, między innymi jeden link będzie do piosenki, która jest na tej płycie, ale tam jest dużo też takich piosenek kolędowych i w ogóle bardzo nastrojowa muzyczka świąteczna, także zapraszam Was już teraz, zachęcam Was oczywiście, no i kochani, pamiętajcie też o misiach, jeżeli ktoś by chciał zamawiać coś, to możecie domówić za 20 zł też misia dedykowanego dla Was, mojej ozdobionego przeze mnie oczywiście, z życzeniami świątecznymi, także serdecznie Was do tego zachęcam i zapraszam. Płytki kosztują 36 zł i możecie sobie u nas zamówić te płytki. Jutro nagrywam też live'a, którego Wy widzieliście wczoraj, więc też pewnie już widzieliście nasze zachęty do zamawiania płytek. Wspieramy w ten sposób artystów, dobrych artystów, także też warto, bo czasy nie są lekkie i przy okazji można połączyć przyjemne z pożytecznym. No i oczywiście biżuteria artystyczna jak najbardziej. Jeżeli Wam się podoba, to piszcie, bo jeszcze coś będzie w sklepie. Kochani, pozdrawiam Was teraz już bardzo serdecznie. Cześć, do zobaczenia.